I witam wszystkich w kolejnym odcinku Zagrajmy w BN-Divinity. Gdzie my ostatnio jesteśmy? Jesteśmy w akcie trzecim, ale w tym momencie jesteśmy na polu bitewnym number one. Zebraliśmy tu już kilka questów. Jednym z tych questów jest księga dla... nie. Woody Killap i zbroja smoka, tak, dobrze. Ale to jest jeszcze, dodały jeszcze trzy kolejne questy. To są znani nasi przyjaciele, Brian na przykład. Witają, witaj. On od razu z questem nie wyskakuje, więc musimy się go dopytać. Dzień dobry, panie Bobry. Bobry. Dlaczego patrzysz na mnie tak podejrzliwie, mordeczko? Kiedyś znałem kogoś takiego jak ty, mordo. Na początku bohater, byk, potem nagle stał się banitą. Czary maga zamieniły go w potwora, nazywał się Astiewyr. Od tego czasu nie lubię, kiedy kręcą się koło mnie bohaterowie. Może powinniśmy go odwiedzić. Albo? Och, cóż, za smutna historia. Przychodzę tu po twoje towary i widzę, a nie półcawe historyjki. No nic, bądźmy dobrzy, zapytajmy, może powinniśmy go odwiedzić. Może, na twoim miejscu nie oczekiwałbym zbyt wiele. Atakuje obcy, gdy tylko ich zobaczy. To nie kończy się tylko jego broń zająca. Wspaniały topór, cień szybkości, super. Możesz czegoś nauczyć? Możesz w sumie, ja będę sprzedawał to wszystko. Biorę to rzemiosło tutaj jak nic. W międzyczasie jeszcze zobaczmy jego padlinę. Jezi, Olaf. Czołem, muszę z tobą porozmawiać o dość delikatnej sprawie. Czego możesz mi nauczyć? Wojownik, dawaj, bezpośrednia walka, wszystko dookoła. O co chodzi, mordo? W pobliżu mieszka morderca, to Advi Wirth. Masz wytropić tego potwora i go zabić. Dobrze, nie ma sprawy. Żegnaj. Morderca, Advi Wirth. Czyli są dwie misje na to. Advi Wirth, morderca. Oraz... upadek w brojach Astiewyr. A Advi Wirth. Boże, kurwa, podobne nazwy, słuchajcie, naprawdę. Ile ma hajsu? Ma mało hajsu? Już nie mam więcej hajsu? Mam. Już się trochę wam powiem, wystraszyłem, że mam trochę mało hajsu. Choć może tak być, jeżeli będę wykorzystywał wszystkie możliwe sztuczki, żeby tylko zwiększyć nasz exp. Tutaj byłem, to chyba już byłem. Nie. Ale gdzieś tu jeszcze był jeden gościu. Jeszcze jeden przyjaciel naszej niedoli. O. Nice. Mąso. Nie, tu jest ta Amalette. Nie no, jeszcze musi być gdzieś. To zawsze było tak, że jeszcze ktoś gdzieś tam był ukryty, ten taki, taki złodziejaszków. Ten nasz przyjaciel. Weselutki. Tylko widzę, no nie ma tutaj nigdzie tego. Żadnego wejścia, zejścia. Dobrze, no tutaj... co my tu mamy? A, szkielet mag. Duch Ranar Kapłan. O, zbroja łasicy, łachmany. Widzicie, już od razu możemy sobie sprzedać. No też jest i pan Ranar. O, trochę ich tutaj jest, widzę. To jest duszę granar. No nic, w sumie zrobimy... A nie, kurczę, ja chcę tylko przejść, mordeczki. No nic tutaj nie oczekujcie ode mnie. Gdzie ja polazłem? Patrzcie, gdzie ja przeszedłem. Całkowicie nie tutaj, cofamy się. O, muszę troszeczkę sobie zmienić siodełeczko. Dobra, patrz, co my tutaj mamy, pohandlujmy. Czy uda mi się te łachmany sprzedać ci? Patrzcie, mogę kostur sprzedać. Jeżeli do niego dotrę.
Słuchajcie, ten koster, który jest mi w ogóle niepotrzebny. O, piekło Zandalora. Niestety to jest mi w ogóle niepotrzebny. Bardzo dobry przedmiot, ale nie dla mnie. Dobra, do widzenia, bo już tutaj ledwo mogę sprzedać to. A ty? Może ile to mam rzeczy, których jeszcze naprawdę nie sprzedałem? Aż poczekajcie, no mordeczki. Miałem taką włócznię? O, ja mam to, mam to. Ja chcę dostać to. Ja mam patelnię nawet, dobra. Słuchajcie. Zrobimy tak. Weźmiemy to, weźmiemy tutaj. Nie wiem, czemu to tak się zacina ten obraz tutaj, ale no niech będzie. Delikatnie zjedziemy, spróbujemy. Troszeczkę niżej, troszeczkę jeszcze. Zacznijmy od tego, bo to widzę, są jakieś ptasiego szponu. Enter. O, poryment do inteligencji. I teraz mam wspaniały topór, premia, enter. O, jest jeszcze lepszy, mogę go dać temu naszemu wspaniałemu gościowi. Zobaczcie, to teraz możemy troszeczkę sobie posprzedawać. Na przykład to sobie też możemy sprzedać. Myślę, że to też. To też. Ile wyszło? 2700. Myślę, że oni mają trochę więcej złota. Na przykład. O, 3,5 będzie miał tyle złota? Będziesz miał. Na razie ci to sprzedam. Do widzenia. Słuchajcie, zapiszemy tutaj tę grę. Zebraliśmy mniej więcej troszeczkę questów. Choć coś czuję, że to jeszcze nie wszystko. Popijam sobie piwo, czyli Grand Imperial. Jest lekko takie ostrawe, ale nie do końca. Wracajmy. Wracajmy tutaj do tej wioseczki, gdzie my jesteśmy, słuchajcie. I cóż możemy tutaj zrobić, słuchajcie. Mamy tak, kryptę, mamy tutaj handlarz magii, mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, którą no tutaj jeszcze no, nie możemy wykonać. Na razie ten odcinku to jeszcze pewnie sobie tutaj no pozwiedzamy ten świat, zobaczymy, tu jest jakiś, widzę. Widzę, grabarz jest jakiś, tak? No tutaj na mapie to jest krypta, tak? Do krypty nie wejdziemy. Czy to w ogóle są takie miejsca, gdzie możemy przejść, na przykład gdzieś tutaj? Widzę, że nie. Więc chodźmy z powrotem, zobaczymy, co my tutaj nas spotkamy. Moglibyśmy tutaj z nimi wszystkimi walczyć, ale po co? Naprawdę, po co sobie wrogów robić? Już, super, kiłkłem na szczura i po mnie. Ale hola hola. 66 na 124. No tak, szybkość minus 8. No okej, ale patrz, co my tutaj mamy. Inicjatywę, celność, szybkość minus 8. O, tutaj Zenek, to ci się spodoba. Znaczy rycerz śmierci. To ci się spodoba. Ja, to też jest zamknięte. A coż my tutaj mamy? Też nie wiem, co my tutaj mamy. Mamy tutaj, o Jezus, mamy... szczurzyska nasze piękne, które oczywiście, że musiałem kliknąć. Zawsze tak musi być, że coś się kliknie niepotrzebnie. Co to mamy? Kobietę, mamy przeklęty człowiek. Może porozmawiamy z nim. Nie wyglądasz na kalekę, mordo. I know it sounds strange, but
I feel like I'm turning into a crystal. My limbs are all stiff. My skin is getting more and more rigid by the hour, and my wife has told me I feel like an ice block. So she keeps kicking me out of bed. But I guess you don't care anyway. Can you help me? Tak, pomogę ci. You're kidding, right? No? Well then, if you could pay the Black Imp a visit, maybe he'll listen to you. Whatever it takes, do it. So I can get back to my natural life. If he lifts the curse, I'll reward you any way I can. No dobra, musimy do czarnego chochlika, tak? Gdzie to jest? Człowiek zmieniający się w kryształ. Pewien człowiek twierdzi, że powoli zamienia się w kryształ, powiedział, że przykrył go czarny chochlik. No dobrze. Teleporter. Tym się dużo rzeczy pojawiło. Nawet nie wiedziałem o nich. Spadaj, szczurze. Słuchajcie, no dobrze, no. Fajnie. Tyle mogę powiedzieć, że fajnie. Są te szczurzyska, są te mężczyźni różni. Bardzo ciekawi mężczyźni. Co my tu mamy? Mamy beczki puste. Puste bez niczego. Kobieta. Szczurzyska. Ja sobie tak chodzę tutaj, patrzę, czy coś w tym znajdziemy w ogóle. Przejdziemy tu w ogóle. Patrzcie, że dziwo się przeszło. Dziwna lokacja, muzyczka nawet spoko. W międzyczasie jeszcze mam w głowie to, że szukamy tej całej księgi tego gościa, który ją stracił, przechadzając się tutaj po mieście. Tak? Tu jest jakieś szkolenie. Zbroja. Świątyny kupiec. Pracujesz teraz nad czymś? I might have a job for you, if it pleases the Chaos Lord. There's something in the tomb of a crypt that I would very much like to get my hands on. I've read about it in that book on the table, which I found here in the temple. It's all about a family tragedy. So sad. A father, a jealous sister, a loving daughter, a kidnap, that kind of thing. But the fact is, the father was an important magician of a race who lived in this world, and he was buried in the crypt of this temple. I want to have his amulet, if it pleases the Chaos Lord. I will offer you some very special merchandise if you do this favor for me. If it pleases the Chaos Lord, of course. Dobrze, no, niech tak będzie. Jak masz na imię? I am Daniel, the merchant. Co wiesz o krypcie? The creatures who lived here in this world buried their important people in the crypt. Some of them were mages. Quite powerful, if I read the texts correctly. Możesz mi sprzedać jakieś specjalne towary? I have some special things put aside for you, if it pleases the Chaos Lord. Pohandlujmy. Coś tu ciekawego znajdziesz? Nein, same bzdety. Żegnaj. Księga, upadek, zbroja. Kupiec szuka amuletu. Kupiec ze świetnie chce zdobyć z niego amulet, który znajduje się gdzieś w krypcie. No ta, no jakaś krypta, tak? No ale... Co to za krypta? Nie wiadomo. Tu jest ta księga, ale pewnie... Nie wiadomo, która to księga. O, kowal. Hej, wygląda na to, że przydał ci się porządna broń z mojej kuźni. Możemy czegoś nauczyć? Wojownik rzemiosł na prawo, strzenie. Wiem, że jak będę miał złoto, to będziemy dobrym przyjaciółmi. Mordo, no. Szpadle to ja nie chcę. Szafka z bronią. Nie wiem, czy to nie jest coś niebezpiecznego.
A jak będzie miał coś zaklęte? Miecz półtoręczny, ognisty, pałka i wspaniały miecz cienia, a to jest... Mogę to zabrać? O, mogę, więc nice. Niestety nie zrobię z tego pożytku, bo ja już mam dobre rzeczy. O, tu się trochę cykam, więc może znów zapiszę. Mod cienia, nie. To tak. Tutaj jeszcze nie byłem, o, tu są jakieś fajne zapiski, nie, tu nie ma żadnych fajnych zapisków. Steta książek, tu jest księga, widzę. Szkoda, że... Tylko to mi się pojawia. No ale dobra, jest tutaj sobie kupiec Daniel, który sobie kupuje rzeczy różne. Jest sobie miłym, fajnym. Nie wiem, skąd się biorą małe dzieci, słuchaj. Jama zła. Grobki tutaj. No, czy coś tu ciekawego znajdę? O, ziele angielskie. Szkoda, że to nic nie jest w tych nagrobkach. Żegnaj. To nie chcę z tobą walczyć. Duży kryształ ziemi, no właśnie. I zaraz tutaj sprawdzimy sobie. A nie, mam dwa takie duże kryształy ziemi. Run, nie wiem jak jeszcze mam używać. Więc to też jest takie fajne pytanie za 100 punktów. Sorry, nie przeczytałem nawet. No ale dobra. Dzieciak mówi, że dziwne dźwięki wychodzą z sypialni mamusi tatusia. No nic, no pewnie biją się. No, mają wojnę na poduszki pewnie. Szur. Tu kto to jest? Strażnik świątynny? What are you doing in this house? Leave. I don't like visitors. What are you doing? Dobrze, wiem, że nie lubisz. O, notatka. Księga. What are you doing in this? Znajdę ten klucz. Znajdę. Sorry, że wam rozwalam beczki, ale no... Z tym gościem. Tu coś jest, jakiś posiadłość. Żegnaj. Nie chcę tu z tobą rozmawiać. Srebrny klucz, o. Ciekawe do czego, nie? No nic, szukajmy dalej jakiegoś miejsca, żeby się zaczepić. Dzień dobry, tu są jakieś księgi, widzę. Cynowy kubek, cytcha. You look like the adventurous type. I could use you for a little task of mine. I believe that knowledge is power, my friend. And there's this famous Ranar book entitled The Book of Twilight, which is hidden in an underground library around here. It's said to hold some interesting knowledge,
And your task would be to find that library and bring me back the book. Widzę tutaj, że nic tu nie zostało przetłumaczone, no ale chodzi o to, że gościu nas widzi, że chcemy robić misję i być liderem w grupie, tak, tutaj, żeby się spotkać z biskupem i mówi, że nas wykorzysta do pewnego zadania, mamy pójść do biblioteki, gdzieś tam w bibliotece ukrytej nie wiadomo gdzie i zabrać The Book of Twilight. No i mówimy, dobrze, zrobię to. I'm sure someone with your capabilities will find the book easily. Please hurry now. No, ale druga część tekstu już była, widzę, przetłumaczona. Dobra, nic tutaj nie ma, więc idziemy dalej. Tu byliśmy? Nie, to jest nasze mieszkanie. Zapomniałem. Tu my mieszkamy. A tu? Dzień dobry. Nie chcę ze szczurem gadać. Notatka, ale nie wiem, co na tej notatce jest zapisane. Ale to jest chyba tak po prostu. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? Wow. Kubełek wody. Beczka. Dlaczego nie mogę tak, no, pierdyknąć tutaj i rozwalić? To jest jakaś notatka. Co tam notatka jest napisane? Kupiec szuka amuletu, czarwa zaginie misi, księga dla wiedźmy. Zobaczmy, a tutaj wszystko jest? Attention, the temple is looking for someone to retrieve the damned one. During its transportation to the temple, one of the monks dropped the relic whilst running from the ghosts in the haunted ruins. Those who are capable of retrieving the artifact from the ruins are encouraged to go talk to Brother Reyes. Don't forget to regularly check your rank with the keeper of the ranks. You might be number one without even knowing it. Uwaga, świątecznia kogoś, kto zyska zaginioną świętą relikwię przeklętego. No dobra. Important notice to any mercenaries available. A warlock in the outside territories has asked for assistance in finding out about some strange happenings in his vicinity. His house is southeast of the Temple of Ron. Don't forget to regularly check your rank with the keeper of the ranks. You might be number one without even knowing it. Teraz gdzieś mamy jakiś czarownikowi pomóc. Do you have what it takes? Are you the smartest one in town? The Temple Guard General needs someone smart enough to fix a minor problem. Please report to the General if you think you're suitable for the job. Don't forget to regularly check your rank with the Keeper of the Ranks. You might be number one without even knowing it. Fajnie by było takie... Jezus, nie mogę się podnieść. Fajnie by było jakby takie... taka tablica głosowa w Wiedźminie. Important notice for all temple members. As most of you have heard by now, an expedition party that was sent out to look for signs for the damned one has been missing for a few weeks. The temple is looking for adventurers. Attention, the temple is looking for someone to... Dobra, trzy questy tutaj były, widzę. Okej, dobra, zobaczmy tutaj na mapie, jak to wygląda. Tu byliśmy, tu chyba już nawet byliśmy, dom bohatera, więc przejdźmy się tutaj jeszcze raz. Szczurzyska, gincie. Myślałem, że ten dzieciak da nam trochę spokoju. Ale no, nie widzę, żeby dał nam jakikolwiek spokój. Tu była ta Cynthia? Tie. A tu? To ten gość, a to on nasz dom. Dobra, ja już wiem. Już się ogarnąłem. Tutaj ci, co nie chcieli gości. Dobrze, tu będą koszary, widzę.
O. Chleb. Kobieta, z kobietami my nie rozmawiamy. Kobieta. Tutaj kot, tu jest jakiś gościu podobny do nas. Melony, melony ciotki Kryśki. Dobra, a tutaj coś tu będzie ciekawego? Widzę, że nie. Aha. Po co w ogóle skradanie, skoro ja tego i tak nie używam? Wow, zapomniałem, że mam coś takiego. To kula ognia? Ty masz otwieranie zamków? Wir? Nie. No nic, no tu już byliśmy, więc tu nic nie ma, więc dobra, cofamy się teraz. Wejdziemy tutaj? Czy nie? Chyba bym jakoś tutaj chciał gdzieś wejść, tylko no jak? Może tu? Tu jakiś Fred. Och, proszę pomóż mi, boję się zejść tam na dół, ale wy jesteście dorośli w ogóle. A dorośli niczego się nie boją. Dlaczego musisz tam zejść? Moja piłka jest tam na dole, bawiłem się grzecznie, ale tam wpadła. Możesz mi ją przynieść? Proszę. Ojejku. Jej, znajdziesz to dla mnie, prawda? I wtedy pobawimy się razem? Tak, panie Fred. Wchodzimy. What is that ugly thing doing down here? Better yet. How the hell did it get here in the first place? No wonder that kid doesn't like coming down here. Come on, just kill this critter and be done with it. Tak zabije to. Be careful. This creature might be stronger than it looks. Żabiniec bidny. Jest kula. Amulet z rubinem. Piłka. Kubek. Nic, chodźmy. Siema, Fred. Hurra, co do mnie, chodź teraz znowu, możemy zagrać w... Schowaj piłkę. Obawiam się, że nie mam czasu. Szkoda, dorośli nigdy nie mają dość czasu albo pieniędzy. Jak ten człowiek, który wynajmuje domy. Widziałem, jak schował część złota do własnej kieszeni. Zapytałem go o to, a on goni mnie dookoła świątyni. Wow, aż wbiliśmy poziom. Superancka, jestem bardzo rad. Czarować jak mnisi księga dla wiedźmy człowiek. Zmieniający się w kryształ. Słuchajcie, to mi się podoba. Bierzemy zwinność, bo ja chcę tej super uber kosy użyć. Jeszcze z troszeczkę. Ile potrzebuję? 36. Nie wiem, czy tyle. Czy tyle będę miał. No słuchajcie, no... Nagrywam 25 minut. No to już większość tej mapy tutaj zrobiliśmy, tak? Ale co to jest? Świątynia, magazyn. Nie wiem, czy my to możemy w ogóle... otworzyć, tak?
Czy możemy tutaj w ogóle wejść do tego magazynu? Patrzcie, drzwi zamknięte. O wow, możemy tutaj wejść. Super. Stary ser. Who's there? Thief? Wait until I catch you. Gościu, wyluzuj. Dobra. Zbieramy hajsiwo. Zobaczcie, tu coś jest co chwilę. Zbieramy, bo tutaj dużo złota wyskoczyło. Amazing. Urna Ranar? Co to jest za urna? To coś, pewnie coś takiego unikalnego. Jest urna Ranar. Niektóre przedmioty są naprawdę takie interesting. Kompozytowy, łowiecki. Bierzemy. O. Ten stary ser. Co to jest? To jest do jedzenia? Czy to też jest coś jakiegoś? Substancja chemiczna. Ser, stary ser, ser. No ciekawe. A to? Dobra, no dobra. No już my przeszliśmy dość długą porę, więc sobie tutaj zapiszmy. Dobra, musiałem kliknąć kilka razy, bo ten mój przycisk mi tutaj coś nie odbijał. Ale no dobrze, słuchajcie, no... Zrobiliśmy postępy. Dobrze, tu nie możemy wejść. Tu jest szczurzysko, butelko paleale, kobieta, złocisko, złocisko, tutaj coś innego. Sigurd. Oj, bardzo bym chciał. Czyje gardło? Groblar. He's an assassin. He killed my family because he was paid to do so. So are you interested in helping me take my revenge? Tak, zrobię to. Good. Groblar lives next to me. The coward is probably hiding in his cellar with a guard for protection. Kill him and I'll reward you well. Kim jesteś? I'm Sigurd. Kim jest Groblar? Groblar is an assassin. He kills people for payment, like my family. Możemy czegoś nauczyć? Dość tanio masz, to sobie wezmę. You got it finally. Wszystko to widzę rozwalone ma. No gdzie ty jesteś, Groblar? Tu jesteś? O nie, to jest Wiedźma Kassandra. Witches have a bad reputation. You might catch it too if you hang around too much. Więc jesteś wiedźmą. Yes, I'm Cassandra the Witch. And if you bother me long enough, I'll give you more than just a bad reputation. Now, toddle off, stranger. Możesz mi czegoś nauczyć? Wow. A tak żywio w krot natychmiastowo poziom 55. Z 55 to jak za pół darmo. O, głono nietoperzy. No to pewnie też coś do zebrania, bo czasem są takie dziwne przedmioty, które no po prostu no, trzeba zebrać. Bo inaczej to dupa. No dobra, a może tu mamy wejść?
You can't enter. Słuchajcie, słuchajcie. Kościół, łotr, nie. Kupiec szuka amuletu, odczarować, zaginij misi, zabić zabójcę. Mężczyzna ze świątyni poprosił mnie o pomoc jego rodziny, która zginęła za ręki zabójcy. Ja szukam tego całego. Strażnik stopni, świątynia arena, gospoda. Ten gość gdzieś po sąsiedzku mieszka, tak? You can't enter here. Not Sigurd. You're not a quick worker, are you? Groblar is an assassin. Może on tu jest ten Groblar? Jak po sąsiedzku. Zaraz zobaczymy, może tutaj będzie ten gościu. Świątynia, kobieta. Nie, strasznie. A! Skoro już jesteśmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A, dużo się nie zmieniło. Panie Gerwant, gdzie jest pan Groblar? Może tu jest pan Groblar? When will this gruesome challenge between these two assassins end? Dwoma zabójcami? They've been at it for quite a while, and I still don't see a clear winner. They're both extremely professional, and they won't be easily caught off guard. That's for sure. Makes it all the more exciting, though. Mhm. Czyli to jest walka między dwoma tymi zabójcami? Toż to nie jest takie hop-siup, czyli możliwe, że oboje kłamią. Dobra, wezmę sobie jeszcze tutaj to, odblokuję tą część mapy. Idziemy, wchodzimy, słuchajcie. Świątynia, zwykły mieszkaniec. Masz tych dwóch zabójców? They don't need boring lives, that's for sure. Not for the likes of me, though. No, no, I prefer to follow the rankings in a slightly more non-violent way. Like all the other cowards around here. What's on your mind? Co wiesz o stopniach? That's one of my favorite subjects. Did you know you can even place bets on them? Or so I've heard. At any rate, big changes are coming. I can feel it in my bones. And my bones never lie. My bones never lie. No dobrze, no. Jak uważacie? Każdy powiedział, co wiedział. A ja sobie tutaj na spokojnie penetration waszą gospodę. I know the school. The goods didn't come in because the bloody supply train got ambushed again. Yeah, I know. It's a damn shame. Someone should have a word with these mercenaries. I bet you. They didn't even try to salvage anything when they found the site. But they just took it all for themselves. Ta, wiem, szkoda. Ktoś powinien zamienić słówko z tymi najemnikami. I miss my parsley. Fish never tastes the same without it. Jedna pietruszka jest jednak, słuchajcie, pyszna. Naczynia. Co my tu mamy? Patelnia z. Patelnia z. To są jakieś kucharze. Pusta balia. Brudne naczynia. These attacks are starting to have a big impact on morale. We should put an end to those miserable rebels as soon as possible. Maybe you could help. Cóż, nie mam teraz za wiele czasu. These attacks are getting worse by the week.
I'm starting to wonder if coming to Nemesis was such a good idea after all. Good idea after all. Kaczmarz. Welcome to my bar, stranger. Do you need something? Może... Może, a co masz? Well, I know nearly everything that's going on in this temple. So ask away. Interesuje mnie złodzieje. If you're looking for that sort of thing, I know just the person. As a matter of fact, he happens to be sitting in that dark, shadowy corner over there. But keep your business just between the two of you. I don't want no trouble in my tavern. Dobrze, widzę pierwszy raz gospodarza z taką wielką halabardą. Potrzebuję odpoczynku. I hope you feel refreshed, my friend. I hope you feel refreshed, my friend. Come back if you need another bottle of my best ale. Żegnaj. No, za dużo mi nie powiedziałeś. To są jakieś alkohole, tutaj też. Mężczyzna. No, gdzieś tu w kącie miał siedzieć ten złodziej cały. No, ale no nie siedzi niestety. Okej, teraz to. Upsi, upsi. O, duża beczka piwa. Ta akurat mi się podoba, słuchajcie. No, w tym kącie miał być gdzieś jakiś... What's on your mind? Ah. Well, this certainly shakes things up a bit. I wonder who's got things moving again. No dobra, widzę, że to nie o to chodzi. Ale słuchajcie, mamy też areny. Butelka piwa. A cóż na tej arenie możemy spotkać? Ciekawe. O, szczury oczywiście już do ataku pędzą. Tutaj nie chcę, tutaj chcę. Ja to chcę na spokojnie, wiecie. Pozbierać to co moje i nara. Ale widzę, że tutaj nic. No nic takiego nie mogę znaleźć. No. Trochę taki tutaj pierdół. No już miasto prawie już zwiedziliśmy, no. Więc to już nic innego nam nie uświadczymy. Szkoda, szkoda, że tu nie ma jakiejś, nie wiem, jakichś walk na arenie, albo coś w tym stylu. Też byłoby fajnie, słuchajcie. Hello, Egidio, you're not one of the mercenaries, right? A, może nauczysz mnie magii? Po 200 to ja z chęcią tutaj przyjmę każdy ten. Well, with all these local brutes hanging around, I don't dare take pupils. Neither do I have the time for it. But maybe my brother could help you out. He lives in the forest. Last time I heard, he was still without an apprentice. But there are rumors that one of those Ranar is visiting his place. O, jest jakiś nauczyciel magii, super. Odpowiedź na poprzednie pytanie, czy jesteśmy, że wyglądamy nie na najemników. Masz rację. At last, someone more refined than those local brutes has the courtesy to visit my establishment. So tell me, what can I provide you? Może pohandlujemy. I am happy to do business with you. Dobrze, widzę, że nic tu nie ma, że i tak wolę na... mieć to, co... wiecie co... to, co ja znajdę. Drewniany puklerz, dziękuję, ale ja nie skorzystam. Notatka, na której znów nie wiem, co jest napisane. Szczurzysko. Tutaj złoto, geld. Tu coś mamy. Szata. Szata mnicha. Kobieta, mężczyzna. To jest mężczyzna, wygląda kobieta. Ale okej. Okay. Manuskryptis. Masa książek.
No tutaj szukam, może jakiś skillbook będzie albo coś, nie? To byłoby fajnie, nie? O, ognisty, rękawice kolcze. Weźmiemy. Słuchajcie, nagrywamy 45 minut. Wystarczyłoby zakończyć ten odcinek. Nie wiem, co by tutaj zrobić, żeby ten... żeby no tam się dostać do tych strażników, czy nie strażników, tylko ludzi, o, co pilnują tego Gacę. Może to on jeszcze w innym miejscu on tam mieszka. Ale dobrze, na razie to będzie koniec odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie fanpage na Facebooku. Przepraszam, bo go nie mam. Zapiszę tutaj grę. Trzymajcie się, bye bye.